Platforma Obywatelska chce zawieszenia kilku urzędników w związku z ujawnianymi przez Gazetę Wyborczą nagraniami. Jak mówią politycy tej partii, w Polsce mamy do czynienia z układem oligarchicznym, którego głównym węzłem jest Jarosław Kaczyński i spółka Srebrna. Dlatego też ich zdaniem brak jest reakcji odpowiednich służb, Centralnego Biura Antykorupcyjnego czy prokuratury. Politycy Platformy Obywatelskiej chcą zawieszenia szefa, koordynatora do spraw służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, jego zastępcy Macieja Wąsika, a także szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotra Pogonowskiego i szefa CBA Ernesta Bejdy. Chcą też zawieszenia prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kazimierza Kujdy. Premier Mateusz Morawiecki, pytany dziś o te nowe nagrania, stwierdził, że potwierdzają one uczciwość obozu Dobrej Zmiany. No i coraz bardziej pokazują, że antybohaterem staje się tu austriacki deweloper, który te rozmowy nagrywał. Na ujawnionym dziś nagraniu rozmawia on o budowie wieżowców przy ulicy Srebrnej z Kazimierzą Kujdą, prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Prosi go o wsparcie w tej sprawie i co ciekawe, jeden z fragmentów można interpretować jako próbę skorumpowania urzędnika, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przez austriackiego biznesmena. Ten jednak zdecydowanie i konsekwentnie odmawia. Szef CBA, człowiek związany ze Srebrną. Szef ABW, człowiek związany ze Srebrną. Minister koordynator do spraw służb specjalnych, związany ze Srebrną. Nawet jego syn chyba był związany ze Srebrną. Czy to wygląda, to nawet nie wygląda, to po prostu jest gigantyczna sieć powiązań, która jest niejako jakimś kołem ratunkowym w momentach, kiedy PiS-owi w polityce jest trudniej, ale to nie zmienia faktu, że pod względem prawnym jest to nie tylko naganne, ale po prostu wymaga odpowiedniego zajęcia się przez służby państwowe. Bo na razie jedyny wątek korupcyjny, jaki się pojawił, to na dzisiejszej taśmie to, że pan Austriak próbuje taką prowokację zrobić, której pan inspektor ochrony środowiska się opiera i odmawia mu tej propozycji. No więc być może ewentualnie to jest ten moment, kiedy CBA się powinno zainteresować tym biznesmenem z Austrii, skoro on innych podżega do takich przestępstw, jak na przykład łapówkarstwo. Ale to jeszcze raz powtarzam, to tylko taka moja dywagacja. CBA się na tym zna znacznie lepiej. Jak komentowali tę sprawę w Sejmie politycy Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli Centralne Biuro Antykorupcyjne miałoby się w tej sprawie czymkolwiek zajmować, to powinien być to właśnie wątek możliwego korumpowania przez austriackiego biznesmena, urzędnika państwowego, w tym przypadku szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.